Cześć, chciałabym dzisiaj porozmawiać na temat analizy pierwiastkowej włosa, dlaczego ja się na nią zdecydowałam i dlaczego ja ją Wam polecam, ale Wy zrobicie jak Wy uważacie, tak? Po pierwsze, dlaczego ja? Ja chcę wiedzieć, co się dzieje w moim organizmie, tak? Bo pewne procesy zachodzą w naszym organizmie, których my nie widzimy. Tak samo powstają pewne choroby i zanim one powstaną, to my widzimy efekt końcowy. A co do tego czasu się działo w naszym organizmie, to nie widzimy tego. To jest po prostu, zachodzą pewne procesy fizjologiczne w naszym ciele, na które mamy wpływ, ale my tego nie widzimy, co się dzieje. Tak samo, jeśli zaczynamy brać jakieś leki, to też nie widzimy, jak ten lek działa, co się zachodzi w naszym organizmie, żeby nas wyleczyć albo po prostu zniwelować te objawy, tak? To tego też nie widzimy, tylko widzimy efekt końcowy, tak? Na przykład nie widzimy, dlaczego zaczyna nas boleć głowa, co na to miało wpływ, tak? Ale jak weźmiemy tabletkę przeciwbólową, to też nie widzimy, co ta tabletka zrobiła, co zatrzymała w naszym organizmie, jakie procesy, że ta głowa przestała nas boleć. Dopiero widzimy efekt końcowy, że przestała nas głowa boleć. I tak samo się dzieje z innymi chorobami. Przychodzicie do mnie na masaże lub inne zabiegi, tak? Bo jestem fizjoterapeutką, nazywam się Kamila Jurdzińska i od 2006 roku jestem fizjoterapeutką. Mnie na stronie albo w poprzednich filmikach możesz sobie obejrzeć, jak się przedstawiałam i opisywałam, kim jestem. W każdym razie, kiedy osoby do mnie przychodzą na różnego typu zabiegi albo żebym po prostu im pomogła w tym bólu, zazwyczaj słyszę od Was, no bo wiesz, cały czas byłam sprawna, nic mi nie było, byłem jak młody bóg, siły pełne, a tu nagle coś skurczy, zaczęło mnie boleć. Nie, nic nam się nagle nie dzieje, tak? Choroba nagle nie powstaje, po prostu przez pewien czas my pracujemy na to, przez pewne lata, okres czasu pracujemy na te procesy, albo nie dostarczamy jakiejś substancji do naszego organizmu, a jeśli dostarczamy, to niekoniecznie one się wchłaniają, tak? Mam na myśli witaminy, mikroelementy, makroelementy, substancje, które generalnie powinny być w pożywieniu i generalnie powinniśmy to przyjmować razem z jedzeniem, ale są takie sytuacje, kiedy nasz organizm tego nie przyswaja, albo są sytuacje, kiedy czegoś mamy za dużo, w nadmiarze. I wtedy nasz organizm powoli sobie z tym nie radzi. My tego od razu nie czujemy, nie widzimy tych objawów, ale panie zaczynają widzieć, na przykład włosy mi wypadają, paznokcie mi się łamią, mam bruzdy na paznokciach, albo wstaje i mnie po prostu mięśnie bolą, czuję się spięta, napięta, a to może chociażby świadczyć o braku magnezu. Pełnych procesów w zachodzie, na przykład, nie wiem, pracowałem ciężko, coś tam się działo i w ogóle, no i w końcu dostał zawału. Ale dlaczego dostał tego zawału, tak? Nikt nie zwraca uwagi na ten proces, który powoli zachodzi. Co się dzieje z naszymi naczyniami krwionośnymi, co się dzieje z naszym sercem, co się dzieje z naszą wątrobą, co się dzieje z naszymi hormonami. Dopiero kiedy widzimy efekt końcowy. Ja się na to nie zgadzam. Bo uważam, że choroba nagle nie powstaje, znikąd ona się nie bierze, nagle to może być wypadek, nagle może złamać nogę, ale zachorowanie to nie, pracujesz nad to latami. Oczywiście nikomu nie życzę tego wypadku, nikomu nie życzę żadnej choroby, ale możecie zadbać o to, zadbać o swoją profilaktykę, żeby nic takiego się nie stało. Możecie się zbadać, możecie sprawdzić poziomy swoich witamin, minerałów, niedoborów w organizmie lub nadmiarów, bo substancje, nawet najlepsza witamina, może spowodować takie rzeczy, że ona się stanie dla Ciebie trucizną. Natomiast trucizna w małych ilościach, podawana systematycznie, nie zaszkodzi Wam, tak? Jak najlepsza witamina po prostu podana w nadmiarze, tak? Bo są po prostu substancje, które mogą nam też zaszkodzić. Nic nie jest dobre w nadmiarze, dlatego warto po prostu zorganizować się, sprawdzić nasze niedobory, nasze nadmiary w organizmie, chociażby zwykła witamina D3, tak? Wystarczy zbadać, zrobić badanie poziomu witaminy 3,25-OH, tak? Różne są metody na badanie. Ja kiedyś, już opisywałam to w poprzednim filmiku, zrobiłam test Mora, jest to biorezonans. Byłam również z tego zadowolona, ale on spowodował, pokazał mi, nakierował mnie, co jest dobre dla mnie, co się dzieje w moim organizmie,
ale miałam mnóstwo wykluczeń, które w dalszym etapie spowodowało, że nie dałam sobie rady z nadrabianiem tych substancji, tych suplementów, tych rzeczy, które odstawiłam od mojego organizmu, tak? Natomiast teraz to badanie, które zrobiłam, analiza pierwiastkowa włosa, dała mi o tyle, że wiem, czego nie mogę stosować, tak, bo już wiedziałam to wcześniej z poprzednich badań, ale dała mi tą możliwość, że ja nadrabiam moje niedobory. Nadrabiam substancje odżywcze, naturalne substancje odżywcze, które mają wpływ na mój organizm, mają wpływ na to, jak moje ciało funkcjonuje, tak. To są proste rzeczy. Możecie bardziej zobaczyć w poprzednim nagraniu, w którym opisuję analiza pierwiastkowa włosa, moje wyniki. Tam będziecie widzieli, tam opowiadam, co to badanie mi dało, na co miało wpływ. W każdym razie, ja się nie zgadzam na to, żeby na starość, żebym po prostu chorowała, żebym była staruszką, zniedołężniałą. Oczywiście są różne sytuacje losowe, wypadki, tak jak już wspominałam, tak, na co ja akurat nie mam wpływu. Natomiast jeśli chodzi o takie chorowanie takich chorób cywilizacyjnych, to ja się na to nie godzę, tak? Chcę mieć wpływ na moje życie. A czy Ty też chcesz mieć wpływ na swoje życie? Czy też chcesz być, mówię to akurat na przykład do rodziców, tak? Czy chcecie być w pełni sił i zdrowia, kiedy na przykład Twoje dziecko będzie brało ślub? Kiedy Twoje dziecko pójdzie na studia, kiedy będziesz mieć wnuki, czy chcesz być pełen sił, żeby pomóc swoim dzieciom w opiece nad wnukami, czy chcesz mieć pełnię sił, korzystać z czasów, kiedy przejdziesz na emeryturę, gdzie będziesz mieć więcej czasu na podróżowanie, cieszenie się życiem, chcesz mieć pełno sił, czy chcesz po prostu tak jak wszyscy zgonić na to, bo już czas emerytury i czas chorować, tak? Zastanów się nad tym, daję Wam to do przemyślenia i ja się na to nie godzę. A Wy?